akcja. Zostałem zaproszony kolejny raz na konsultacje do klubu jeździeckiego Aromer w Warszawie. To są konsultacje skokowe. Zapotrzebowanie na treningi skokowe jest coraz większe. Przyjechałam z młodym koniem na klinikę z Andrzejem Lemańskim. Mam problem z odległościami, z najazdami w tempie na przeszkodę. Oczekuję od pana Andrzeja i tych treningów, że pomoże to zrównoważyć. Przyjechałem na treningi ze względu do szkolenia swoich umiejętności. Zaczynamy od bardzo prostych skoków gimnastycznych. Dzisiaj zafundowałem towarzystwu różnego rodzaju szeregi gimnastyczne. Pracujemy nad podporządkowaniem się konia, rozluźnieniem tego konia, przygotowaniem do jazdy parkurowej. Zdecydowanie lepiej czuję się w roli organizatora, bo chyba nic więcej szczęścia nie daje jak ludzie, którzy z satysfakcją zsiadają z koni i mówią, że naprawdę dużo im dał ten trening i co więcej wracają na przykład na kolejne kliniki. Natomiast jako uczestnik no jest bardzo ciężko, Andrzej jest wymagającym trenerem i nie ukrywam, że konia, w zasadzie jeden z tych koni, z którym przyjechałam młody, jest koniem no, dosyć trudnym i powiem szczerze, że no, jestem bardzo zmęczona po tych konsultacjach dzisiaj. Dużo było galopów w dystansie, pracy nad gimnastyką konia. Jestem zadowolona z tego treningu, bardzo dużo pracy, którą włożyliśmy teraz z panem Andrzejem, bardzo pomogła. Myślę, że jest bardzo dobrym trenerem, ma już bardzo duże doświadczenie i myślę, że dobrze wpływa na konie i na jeźdźców. Na czym polega dyscyplina? No przede wszystkim mnie się bardzo podoba ta dyscyplina, bo jest to przede wszystkim pewna finezja. Jeździec musi być szalenie precyzyjny. Musi mieć cały czas tego konia pod kontrolą, regulować jego wykrok w galopie, podyktować temu koniowi prawidłowe odbicie, zmusić go do przede wszystkim prawidłowej paraboli tego skoku. Jestem zadowolony z tego, co pokazałem i czego się dzisiaj nauczyłem. Satysfakcja jest i szczerze mówiąc już dzisiaj nie mogę się doczekać kolejnych konsultacji. Prowadzę trening tak, żeby go skończyć z uśmiechem i u jeźdźca i u siebie. No, na tym to polega, no, że my mamy się rozstać w zgodzie, w przyjaźni i w dobrych humorach. Nie chciałbym, żeby jeźdźcy odczuwali, że są tutaj za karę.